Kilkanaście przestrzeni handlowych, darmowy parking i kilkaset nowych miejsc pracy. W Nysie powstanie kolejna galeria handlowa. Szczegóły inwestycji przedstawiono podczas konferencji prasowej. Był na niej Maciej Wójtowicz. To teren po dawnej fabryce samochodów dostawczych w Nysie. Przed laty był to prężnie działający zakład produkcyjny, choć dziś nie zobaczymy tu nic poza gruzem i bujną roślinnością. Ten obraz ma zmienić się niedługo. Wykonawca inwestycji otrzymał już pozwolenie budowlane. Będzie dotyczyło budowy obiektu o łącznej powierzchni ponad 10 tysięcy m2. Wartość tej inwestycji zbliża się do 100 milionów złotych. Teren po dawnym FSD powoli staje się częścią ścisłego centrum Nysy. A budowa w tym miejscu nowego centrum handlowego to przede wszystkim wiele korzyści. Zarówno dla powiatu, jak i gminy. Będzie też z całą pewnością kumulował ogromny ruch mieszkańców, też osób przyjezdnych, bo Nysa się rozwija, jest coraz więcej miejsc pracy w przemyśle, a miejsca pracy w przemyśle i produkcji generują też klientów do tego typu lokali usługowych, handlowych. To jest też taki, drodzy Państwo, przykład współdziałania właśnie wielu instytucji, żeby nowy teren w mieście zyskał nowy blask, nowy teren został zagospodarowany, żeby wspierać przedsiębiorstwo prywatne w swoich zamierzeniach. Częścią inwestycji jest również przebudowa Ronda Solidarności. Ponadto galeria w Nysie stworzy blisko 200 nowych miejsc pracy, oferując swoją przestrzeń handlową kilkunastu najemcom. Będą marki, które w Nysie są nieobecne. No, wynika to z prostej rzeczy. Nowe marki wchodzą do Polski, a jeżeli nie ma wolnych powierzchni, no to trzeba im te powierzchnie stworzyć. Na inwestycje z nadzieją patrzą również mieszkańcy Nysy. Kiedyś był zamiar powstania galerii, bo ja znam ten teren akurat. Wydaje mi się, że nadaje się ten teren na galerię. Tam będą bloki mieszkalne, tam będzie sporo ludzi mieszkało. No to mi się wydaje, że coś takiego, może nie takie wielkie jak to, ale coś by tam się też przydało. Jakiś sklep spożywczy. By się przydały też dla młodych miejsca pracy, żeby nie wyjeżdżali z Nysy, a zostali tutaj. Budowa galerii ma rozpocząć się już we wrześniu tego roku, a zakończyć po 12 miesiącach. Maciej Wójtowicz, Kurier Opolski.